Kiedy zaczęłam nagrywać ten odcinek, nawet nie miałam pojęcia, że właśnie w tej chwili trwa akcja wydobywcza górników, którzy zostali zasypani w kopalni Bielszowice, o której również wspominam w tym podcaście. Życzę zarówno górnikom, jak i ratownikom oraz ich rodzinom wszystkiego dobrego i tego, żeby akcja poszukiwawcza i wydobywcza zakończyła się sukcesem i żeby nikt poważnie nie ucierpiał w tym wypadku. Cześć, tu Justyna, a to górnicza orkiestra kopalni Staszic Wujek, która dzisiaj rano grała w radiu Katowice. Zdaję sobie sprawę z tego, że jednak dla większości Polaków taka właśnie górnicza, denta orkiestra nie ma zbyt wiele wspólnego z oczekiwaniem do świąt, ale jako ślązaczka. Urodzona na Śląsku, wychowana w rodzinie górniczej, nie całkowicie górniczej, ale jednak i mój ojciec miał związki z kopalnią, mój dziadek był górnikiem, mój wujek był górnikiem i pochodził z całkowicie górniczej rodziny. To jednak ten klimat e, barburki, która przypada właśnie na 4 grudnia, był wszechobecny i on był takim preludium do rozpoczynania tych wszystkich. Znaczy preludium to jest rozpoczynanie, był takim preludium do świętowania wszystkich kolejnych grudniowych dni, które no, właściwie zdarzają się co tydzień, dwa tygodnie. Dzisiaj na Instagramie, zapowiadając ten odcinek i informując, że on będzie wieczornym odcinkiem, mówiłam o tym, że totalnie się popłakałam. I właśnie popłakałam się, chcąc zobaczyć, jak wyglądała tegoroczna odsłona e, barburki, bo no co ma górnicza orkiestra do barburki? No, oprócz tego, że tworzą ją teoretycznie górnicy, to przede wszystkim e, 4 grudnia, czyli w święto. Świętej Barbary, która jest patronką górników, takie właśnie górnicze orkiestry o godzinie 6 wychodziły, w szczególnie w miastach mocno górniczych, ale w takich też dzielnicach, no już później symbolicznych, takich jak na przykład Nikiszowiec. Wychodziły i w ten sposób budziły górników taką skoczną, wesołą muzyką. I nie wiem dlaczego, bo naprawdę moje gusta muzyczne. Daleko leżą od właśnie orkiestry Dętej ale nie mogłam powstrzymać łez. I płakałam dzisiaj. No po prostu nie mogłam się opanować. Tak dzisiaj płakałam, kiedy sobie słuchałam tych występów i tych takich pogodnych twarzy, starszych panów, którzy grają na tych puzonach, uderzają w te bębny, na fletach, chodzą pięknie ubrani. Bo to też trzeba. Przyznać, że taki galowy strój górniczy jest no niezwykły, szczególnie oczywiście, jeżeli się jest dzieckiem i widzi się ten mundur po raz pierwszy, i widzi się oczywiście nic innego jak przepiękny pióropusz. Nie wiem, czy każdy z Was widział kiedykolwiek strój górnika taki galowy. Myślę, że osoby raczej ze starszych pokoleń, czy ze starszych pokoleń, co ja opowiadam? Znaczy, w sensie to, jest, to mnie zaskakuje, że miałam na myśli siebie, ale im jakby starsze pokolenie, tym pewnie ten widok bardziej gdzieś miał okazję się w naszej głowie ułożyć. Mianowicie, jest to taka, taki toczek dość wysoki, w który wetknięty jest przepiękny piropusz, wyglądający trochę jak. No moim zdaniem takie fajerwerki piękne w dodatku, jest to piropusz kolorowy, bo albo czerwony, albo biały. I ja taki strój galowy mogłam widzieć na żywo i raz na jakiś czas nawet móc się w niego ubrać. Ponieważ mój dziadek był bardzo. Bardzo docenianym górnikiem. Pracował, słuchajcie, w latach 50. i 60. I oraz 70. w kopalni węgla kamiennego Makoszowy, kawałka Makoszowy w zabrzu. Ja, nawet z ciekawości, przed tym odcinkiem postanowiłam sobie zobaczyć, ile było kopalni w zabrzu. No bo to się tak, jak nie wiem, urodziło się w 1986 roku, no to ja na przykład kojarzę, że w Zabrzu za moich powiedzmy czasów to funkcjonowała kopalnia właśnie Makoszowy, w Gliwicach funkcjonowała kopalnia Sośnica, w Rudzie Śląskiej, która jest tak jakby z, no, za... Mm. Jak się, stoi plec, jak się stoi przodem do kopalni Makoszowy, to za plecami mam kopalnię Bielszowice, która jest w Rudzie Śląskiej i to jest taki cały pas kopalni, które dzisiaj moglibyśmy spokojnie umiejscowić wzdłuż autostrady A4. Więc zawsze sobie jakoś tak w głowie układałam to, że w jednym mieście jest jedna kopalnia. No ale później im byłam starsza, tym bardziej świadomie patrzyłam na ten miejski krajobraz. No i na przykład widziałam kilka kilometrów od domu kopalnię jak to w zabrzu mówią Guido, chociaż jest to kopalnia Guido, kopalnia Luiza, w której dzisiaj jest już sztolnia, kopalnia chociażby Maciej, w której miałam, w której starych budynkach miałam wesele, kopalnia Ludwik i kiedy przeczytałam sobie, sorry za kliknięcie tutaj teraz w tym momencie w podcaście, to w zabrzu było tyle kopalni, że naprawdę głowa mała. Kopalnia Concordia, Ludwik, Jadwiga, Mikulczyce, Rokitnica, Miechowice. Zresztą jeden z przystanków tramwajowych, który właśnie ogarniał gdzieś tam rejony kopalni Ludwik, nazywa się Szczęście Ludwika, co mnie zawsze niezwykle śmieszyło, kiedy z głośników w tramwaju padało to hasło. Przystanek Szczęście Ludwika. Później oczywiście to się wszystko zmieniało, tworzyły się różnego rodzaju spółki, jakieś zjednoczenie przemysłu węgl węglowego itd., itd. W każdym razie tych kopalni naprawdę w okolicach Zabrza było mnóstwo, w związku z tym trudno było mi... Nie chłonąć tego klimatu, szczególnie że tak jak właśnie powiedziałam, mój dziadek był dość nagradzanym górnikiem. Tej Krzysiu mi podsunął super pomysł, żebym opowiedziała pewną historię związaną z jego e, górniczą historią i z jego przepięknymi właśnie strojami. Znaczy, miał jeden stroj, miał piękny mundur, mnóstwo orderów, e, szablę taką górniczą i właśnie ten toczek z, z piropuszem. E, ja tę historię myślę, że opowiadałam już kiedyś w podcaście, ale myślę, że jest coraz więcej nowych słuchaczy, więc opowiem tę historię jeszcze raz. Wyobraźcie sobie PRL wyobraźcie sobie system, w którym no jednak nie można podnosić oficjalnie. Otwarcie, ręki na władzę, nie można jej krytykować w żaden sposób, jest cenzura, władza patrzy obywatelom na ręce. I wyobraźcie sobie teraz dwie, właściwie to trzy dziewczynki, małą Jolę, małą Grażynę i ich małą koleżankę, które bawią się razem na podwórku, mając tam, nie wiem, lat 8-10. I koleżanka, bo Jola i Grażynka to są siostry, to jest moja mama i moja ciocia, bawią się wspólnie z koleżanką, która ma psa o imieniu pucji. Pucji jest kundelkiem i niestety nie może brać udziału w żadnych wystawach ani konkursach dla psów. No i dziewczynki dochodzą wspólnie do wniosku, że to jest niesprawiedliwe, że inne psy dostają przepiękne medale, są nagradzane, mają jakieś ordery, a Pucji po pierwsze nie ma, a po drugie nie ma na, żadnych szans na to, żeby dostać jakikolwiek medal. No i wtedy w głowie albo małej Joli, albo małej Grażyny pojawia się pomysł, że przecież ich ojciec ma mnóstwo medali wpiętych do munduru, a tego munduru i tak nie nosi na co dzień tylko raz w roku, więc któraś z nich moich poleciała do mieszkania, odpiła wszystkie te medale i ordery dziadkowi z munduru i przybiła psu. I ten pies po osiedlu górniczym, Janek, biegał w tych partyjnych orderach, nadawanych no, czy znaczy, no, to nie były partyjne ordery, no, ale nadawane przez upartyjnione kopalnie. One też były z różnego rodzaju takich państwowych, z okazji różnego rodzaju państwowych świąt, nie wiem, na dziesięciolecie, czy tam dwudziestolecie Polski Ludowej i tak dalej, i tak dalej. No i ktoś tego psa przydybał na tym osiedlu, zauważył, że koło tego psa kręcą się właśnie moja mama i moja ciocia. I chyba doniósł dziadkom, że tam panie Grajdek, czy tam panie Grajdkowa, no to, to chyba nie wypada, żeby pies tymi medalami ciorał po ziemi, że, że może, może dziadek sobie napytać biedy i może się ktoś do tego przyczepić, że tak znieważa. Polskę Ludową. I z tego co kojarzę, to na szczęście nie było chyba wielkiej draki w domu. Nie dostały chyba jakiejś strasznej kary, ale to jest po prostu uważam scena filmowa psa, który biega w górniczych medalach po górniczym osiedlu i nieświadomie znieważa Polskę Ludową. Natomiast nie tylko moją ciocię i moją mamę one fascynowały, ponieważ ja jako dziecko z moim kuzynem Adasiem, którego serdecznie pozdrawiam, który też zresztą będzie za chwilę świętował urodziny, bo to też jest grudniowy szczęściarz, więc w naszej, na, na, na kalendarzu naszej rodziny to też było jego święto 7 grudnia, więc za moment. No i myśmy jako dzieci uwielbiali się przebierać właśnie w ten mundur dziadka i w te piękne, kolorowe ordery czy medale, które miał tam wpięte na piersi. Zresztą chciałam dzisiaj wkleić wam tutaj zdjęcie właśnie w takim mundurze, jak sobie stoję, jak mam, nie wiem, cztery latka i właściwie tonę w tym mundurze, ale nie chcę mi się chyba za bardzo szukać, bo jestem totalnie zmęczona. A zmęczona jestem też trochę górniczymi klimatami, ponieważ przygotowuję teraz dla Was. Tutaj mówię bardziej do tej. Części osób, które lubią kryminalne rzeczy, przygotowuję audioserial, który wypuszcza już właściwie na dniach, właśnie związane mocno ze Śląskim i też z takimi górniczymi klimatami. Więc siedzę trochę w tym temacie, dlatego też dzisiaj pewnie tę barbórkę przeżyłam jeszcze bardziej intensywnie, właśnie z tego powodu, że pamiętam, jak bardzo było to świętowane w mojej rodzinie. Zresztą jeszcze czeka mnie tradycyjny sms do mojego wujka, który z kolei był ratownikiem górniczym i sztygarem przez wiele, wiele lat. I tutaj chcę też oddać absolutny hołd wszystkim osobom, które zjeżdżają pod ziemię. Zresztą na Śląsku chyba trochę jest tak, że ten zawód górnika jest takim zawodem bardzo um, no nie powiem świętym, ale wydaje mi się, że trudno jest zrozumieć, czym dla Ślązaka jest górnictwo, jeśli się nie jest Ślązakiem. Tak samo jak teoretycznie możemy sobie powiedzieć, że okej, okay, wiemy, czym dla, nie wiem, Pomorzan, osób, no wiem, które mieszkają na przykład w Helu, jest właśnie rybołówstwo. Nie? Że na przykład tam ludzie po prostu byli rybakami wypływali codziennie statkami w morze i łowili ryby, że nam się, myślę, że możemy sobie tak na rozum myśleć, że wiemy, co to oznacza. A jednak wydaje mi się, że jeżeli się nie żyje na takim danym obszarze, gdzie się uprawia taki bardzo charakterystyczny dla tego regionu zawód, to chyba się tego trochę nie rozumie, bo to też nie jest kwestia na rozum, tylko to jest kwestia uczuć i tych wszystkich wrażeń, które są właściwie nie do opisania. Jako dziecko pamiętam, że mój wujek znikał na kilka tygodni w ciągu roku, dlatego że, ja teraz pewnie poprzekręcam nazwy, ale były takie ośrodki, nie wiem czy one się nawet nie nazywały pogotowiami, do których trafiano i właśnie kiedy się było ratownikiem górniczym, i siedziało się tam właściwie przez to, to było coś takiego, tak jakby on jechał na obóz. On nie mógł nigdy tego budynku opuścić. Po prostu musiał tam być i czekać ewentualnie na jakiś wypadek. I jeżeli się ten wypadek zdarzał, to wujek po prostu w kilka minut był w stanie dojechać na kopalnie i ratować ludzi. Co zresztą robił i pamiętam kilka bardzo ciężkich wypadków, i tragicznych wypadków na kopalniach gdzie mój wujek również brał udział w różnego rodzaju akcjach. I kiedy byłam trochę starszym dzieckiem, nie wiem, miałam 12, 13, 14 lat, to pamiętam stres, jaki w rodzinie się pojawiał, kiedy wujek na takie akcje jeździł. Już jako latka, kiedy z wujkiem rozmawiałam bardziej dojrzale, czy jakoś o takich bardziej życiowych sprawach, to pamiętam, że odniosłam takie wrażenie, że każdy, kto kiedykolwiek zmierzył się z taką mm, sytuacją zagrożenia życia, z sytuacją y, czyjejś śmierci, albo doświadczył y, wypadku, nawet jako świadek, na własnych oczach, y, jest dotknięty zespołem stresu pourazowego. I nigdy sobie z tego nie zdawałam sprawy, że żyjąc na Śląsku mam kontakt z tak wieloma osobami, które codziennie zjeżdżają pod ziemię i ryzykują własnym życiem. Pamiętam, że kiedy pojechałam do studia do Krakowa i to towarzystwo studenckie było przemieszane, obejmowało właściwie studentów z całej Polski i czasami, nie wiem, na jakich zajęciach czytaliśmy notatki prasowe, wtedy się zaczęły te takie czy zaczęły, no już trwały wtedy takie wielkie, masowe zamykania kopalń, zwolnienia, wypła wypłacanie tych rekompensat um, górnikom. I pamiętam takie komentarze, y, które mnie zszokowały, ponieważ totalnie były tak jakby spoza tej mojej śląskiej górniczej bańki. To znaczy, że górnikom się zbyt wiele należy, że to jest jakaś grupa społeczna bardzo roszczeniowa itd., itd., ja nigdy nie byłam w stanie na górników spojrzeć w ten sposób, ponieważ y, pamiętałam, pamiętałam historie, które dotyczyły bezpośrednio takich wiecie osób, do których dzieliła mnie jedna osoba, w sensie na przykład był to jakiś kolega wujka, y, kolega innego wujka, znajomy taty, którzy stracili życie na kopalni, którzy mieli ciężkie wypadki. Mój dziadek, który miał stwierdzoną chorobę zawodową, nawet ostatnio przeglądałam jakieś jego dokumenty, e, i nabawił się pylicy w, w kopalni i, i potem był niezdolny do pracy. I ta pylica bardzo szybko wykluczyła go z aktywności zawodowej. E, to górnictwo, które na Śląsku było chyba najważniejszym przemysłem, i ono naprawdę. Ten region ukształtowało w jakiś sposób. Myślę, że każdy na Śląsku ma wcale nie w dalekiej rodzinie jakiegoś górnika albo kogoś, kto z kopalnią był związany. To naprawdę, to naprawdę takie niezwykłe miejsce w Polsce, gdzie. Już teraz oczywiście myślę, że to wygasa i to też chyba dla ślązaków jest trudnym momentem. Oczywiście ja absolutnie nie kwestionuję tego, czy to jest słuszna decyzja, czy, czy nie będę się z tym spierać, natomiast mówię tylko o tym, jakie to efekty. E, takie nawet powierzchowne, bo teraz oczywiście tego tematu dotykam totalnie powierzchownie, wywarło właśnie na społeczności e, i na ludziach ze Śląska. I pamiętam, jak byłam kompletnie zdziwiona, że mój kolega z klasy e, Bartek jest górnikiem dzisiaj. Albo mój znajomy Jacek również jest górnikiem. Ja w ogóle myślałam, że już nie pozyskuje się nowych górników do pracy. Potem nagle się okazało, że mąż mojej kochanej kuzynki Mateusz, którego serdecznie pozdrawiam, również jest górnikiem. I przyznam szczerze, że byłam w ciężkim szoku, że tak młode osoby decydują się na to, żeby zjeżdżać codziennie w dół i, i żyć w tych ciemnościach w ogóle. To jest, to jest tak niezwykle. Hardkorowa i niebezpieczna praca, że trudno jest mi sobie w ogóle wyobrazić, że można tak ciężką pracę wykonywać. I tutaj chciałam złożyć wszystkim górnikom i wszystkim osobom związanym z górnictwem najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta, ale też życzę Wam bardzo dużo zdrowia, siły, szczęścia. Um. Powinnam się w ogóle chyba przywitać w tym odcinku Szczęść Boże, bo tak właśnie wita się na kopalni. Zresztą ostatnio czytałam jakieś opracowanie na temat różnic kulturowych na Śląsku, szczególnie właśnie w czasach tuż powojennych, czy jeszcze właśnie w okolicach II wojny światowej, kiedy na przykład spotykano Niemca, który też pracował na kopalni, oczywiście to były wszystko rejony. Takie przygraniczne, więc często się zmieniało, co jest polskie, co jest niemieckie. I nawet jeżeli ktoś był Niemcem i był ateistą, to jeżeli nie, nie przywitał się Szczęść Boże na kopalni, to nie miał tam czego szukać wśród znajomych i szybko z tej pracy musiał rezygnować. E, takie jest powitanie górników, zresztą. E, Kiedyś, pamiętam, że byłam w totalnym szoku, jak w Teleekspresie ogłaszano nazwy najśmieszniejszych ulic, czy najśmieszniejsze nazwy ulic w Polsce e, i na czele tego plebiscytu była ulica Szczęść Boże w Zabrzu. A dla mnie to było takie normalne. Właśnie to jest niezwykłe, co też wynikało trochę z tego odcinka z Sarą Jadwinem, e, jak bardzo możemy mieć inne postrzeganie świata, tylko przez to, w jakiej grupie społecznej Wzrastamy, jak się. Jak, jak dorastamy właśnie w jakiś konkretnej, w konkretnym środowisku? Dzisiejszy odcinek jest mało może świąteczny, ale jest. Myślę, że istotny dla mnie z punktu widzenia jakby moich przeżyć i, i chyba trochę może taki. Ciekawostkowy dla wszystkich tych, którzy ze śląskiem nie mają zbyt wiele wspólnego. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, że parbulka to było jedno z ważniejszych świąt na grudniowym w grudniowym kalendarzu. Szczególnie jeżeli ten kalendarz wisiał na jakiejś śląskiej ścianie. I chcę jeszcze raz życzyć wszystkim górnikom i osobom związanym z górnictwem wszystkiego dobrego, żeby was nigdy nie spotkało nic fatalnego, nic niebezpiecznego, żebyście zawsze wyjeżdżali na górę żywi i żebyście byli szczęśliwi, i żeby może wasza praca była turbobezpieczna. Nie wiem. W każdym razie ja wyrażam moją olbrzymią wdzięczność i uznanie do waszego ciężkiego zawodu. I jeszcze raz wszystkiego wszystkiego najlepszego. Tymczasem jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście śledzili moje kanały w social mediach, ponieważ już za kilka dni wypuszczę ten audioserial, który myślę, że szczególnie docenią ślązacy, ale na pewno docenią go też wszyscy fani true crime i bardzo długich form audio. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia jutro! Pa!